Thing there. Good! Teraz czas na moją historię. Opowiada o człowieku, który żył w starym domu za drzewami. Podobno to miejsce jest przeklęte, bo działy się tu dziwne rzeczy. Był farmerem, miał żonę i dwoje dzieci. Był bardzo złym człowiekiem. Brzydkim i okrutnym. Bił swoją żonę. Brutalnie karał swoje dzieci i wciąż pił. Cały czas wdawał się w bójki. Pewnego razu podczas bójki ktoś złamał mu nos i rozwalił brew, a on nic nie poczuł. To była noc taka jak dziś, wiele lat temu. Czekajcie chwilę, właśnie na coś wpadłem. To była dokładnie ta sama noc. Las, cisza i ciemność. Farmer z niewiadomych powodów oszalał. Wszedł do sypialni z siekierą w dłoń i porąbał na kawałeczki swoją śpiącą żonę. Kiedy rozbudziła się jego żądza krwi, poszedł przez korytarz do pokoju syna. Zabił go siekierą, karząc go za wszystkie czasy. Szedł prosto korytarzem do pokoju córki. Nie ma słów, które by to opisały. Ją również poćwiartował na kawałki. Następnie z pokoju poszedł do gospody, położył zakrwawioną siekierę na barze i zamówił sobie piwo. Nie minęło wiele czasu, nim mieszkańcy zorientowali się, co się stało. Był to koniec szalonego farmera. Tak wszyscy myśleli. Otoczyło go 10 ludzi i podciągnęło wysoko, zawiązując pętlę wokół jego szyi. Jeden z nich chwycił zakrwawioną siekierę i wbił w głowę farmera, pozostawiając głęboką szramę na jego twarzy. Zostawili tak wisielca. Następnego ranka, gdy przyszli go odciąć, nie było go. Ciała żony i jego dzieci również zniknęły. Ich ciała nigdy nie zostały odnalezione. Daj spokój, Max. Jak to możliwe, że ciała nie zostały odnalezione? W takim razie gdzie są? Nie wiem, Richie. Wiem tyle, że w nocy, kiedy jest pełnia, czai się w tych lasach. Szuka ludzi, żeby odrąbać im głowę siekierą lub powiesić ich na drzewie. Starasz się być zabawny. Jak się nazywał ten farmer? Mam dobry powód, żeby nie zdradzać jego imienia. Bardzo dobry powód. Widzisz? Podobno, kiedy wymówi się jego imię, nawet szeptem, w lesie, usłyszy, ponieważ może być wszędzie. Jeśli usłyszy, że go wzywacie, przyjdzie po was. A jeśli po was przyjdzie, to was dorwie. Będziecie umierać jedno po drugim, zanim skończy się noc. Dopadnę was wszystkich. Jego imię to Szalony Mars. Mógłbyś powtórzyć? Nie dosłyszałam. Jego imię to Mars. Szalony Mars. Mars, Szalony Mars. Tutaj jesteśmy, chodź po nas. Szalony Mars. O, Richie, teraz narobiłeś. Nie zdajesz sobie sprawy, że nie można żartować z takich rzeczy. Szaleniec Mars nic nie zrozumie. Mars pomyśli, że się z niego naśmiewasz. On wcale tego nie chciał, Mars. Jest jeszcze młody i głupi. Nie wiedział, co robi. Zostań tam, gdzie jesteś, bez urazy. Miejmy nadzieję, że to podziałało. A jeśli nie, nikt nie jest bezpieczny, przebywając w lesie dzisiejszej nocy. Nikt, kto jest sam w lesie, nie może go zobaczyć ani usłyszeć. Wyczujecie jedynie odór śmierci. Kiedy się odwrócicie, zobaczycie, jak patrzy na was ze straszliwie okaleczoną twarzą. I to będzie ostatnia rzecz, jaką zobaczycie, zanim zetnie wam głowę. Mam nadzieję, że podobała się moja historyjka. Chcę w ten sposób się z wami pożegnać i życzyć wszystkiego dobrego, dzieci. Jutro wasi rodzice spędzą tu ostatni weekend przed świętem dziękczynienia. A ja wyjadę na południe na zimowe wakacje. Bardzo miło spędziłem z wami czas. Dobra, w czasie przerwy TP i pozostali chłopcy ugaszą ogień. Cała reszta będzie szykowała się do odwrotu i pamiętajcie, nie chodźcie sami po lesie, ponieważ Szalony Mars cię dopadnie. Właśnie tak.
Stacy, kim jest szalony Mars? To postać, którą Max sobie wymyślił tylko po to, żeby nas nastraszyć. Skoro tak, to w porządku. Tak się bałam, że nie mogłam otworzyć oczu, ale nikt po mnie nie przyjdzie i nie odetnie głowy. O nic się nie martw, kochani. Nikt cię nie skrzywdzi, już ja o to zadbam. Dołącz do reszty dziewczynek i o nic się nie martw. Dziś, o tej porze co zwykle? A oto nasz bohater, który straszy małe dziewczynki do łez. Jesteś z siebie dumny? Co się stało? Przestraszyłeś te dzieci na śmierć. O to chodzi. Na tym to polega. Było sporo śmiechu. Więc jak, spotkamy się? Nie, Tippi, dziś nie. Nie zostało nam zbyt wiele nocy. Właśnie, że tak. Mamy na to całe życie. Daj spokój, przecież wiesz, że się nie spotkamy, jak wrócimy do miasta. Przykro mi, Tippi. W takim razie lepiej się pożegnajmy. Ej, wy tam. Wszyscy nie muszą o was wiedzieć. Pogadajcie później. Nigdy się nie poddajesz, co? Co masz na myśli? Daj jej trochę pomyśleć. Jeśli naprawdę ją kochasz, to najlepiej daj jej swobodę działania. Nie trzymaj jej w niewoli. Spierajcie się, chłopaki. Nie mamy całej nocy. Gimmy, zabierz to, co zostało przy ognisku i przenieś tam. Tommy, przenieś bliżej kamienie. Richie, dalej. Ruchy, ruchy. Ruszam się, ruszam. Co powiedziałeś? Nic, skapiłem się na ognisku. To fakt, nic nie powiedział. On kłamie, a ty mnie wrabiasz. W porządku, wygląda nieźle. Stańcie w szeregu. W porządku, czas na rozgrzewkę. Dogonimy ich, zanim dotrą do domków. Rozgrzewka w miejscu, start. Raz, dwa, raz, dwa. Ruszamy, biegiem. W porządku, chłopaki, jesteście wolni. Dokończcie pakowanie i posprzątajcie w ciągu pół godziny. Kto tam? To ja, Stacy. Wejdź. Co jest? Nic. Dobrze się czujesz? Tak, nic mi nie jest. Tak tu cicho, kiedy kończy się sezon. On nigdy nie odpuszcza. Nie, nigdy. Chciałby, żeby to wciąż trwało. Zobaczysz się z nim jeszcze w mieście? Nie wiem, może. Muszę trochę odetchnąć. Cieszę się, że rozpoznajesz symptomy opętanego samca.
To trochę jak z czerwonym migającym światełkiem ostrzegawczym. Strzeż się, strzeż się. To nie takie łatwe. Jego światełko to wielka czerwona żarówka. To właśnie w nim lubię. Kiedy jesteśmy sami, jest czuły i delikatny. Nie wiem, jestem zdezorientowana. A nic nie mów. Ścigał cię bez opamiętania, a kiedy dopadł, próbował się ciebie pozbyć. Osobiście nie obchodzi mnie, czego chcą. Po prostu otwórz oczy. Mam interesujące życie, Stacy. Nudne. Bec, ja i tak będę szukała tego jedynego do usranej śmierci. Jest ktoś szczególny? Kilku. Nie powiedziałam, że chcę rezygnować z innych uciech. Ale moja przeszłość nie kryje przed tobą tajemnic. Stacy, dziękuję ci za to, że w ciężkich chwilach miałam się do kogo zwrócić. Potrzebowałam tego. W porządku, nie potrzeba czułości i kwiatów. Cieszę się, że czujesz się lepiej. Chciałam się tylko upewnić. Dzięki, czuję się lepiej. Wiesz co, Betsy? Nie mam zbyt wielu przyjaciółek. Myślę, że jesteś jedną z nich. Pewnie, że jestem. Daj mi do siebie numer. Dobra, jutro. Lepiej się pospiesz, bo zaczynamy niedługo sprzątać. Do zobaczenia. Cześć. Słuchaj, Max, założę się o $100, że ta siekiera jest wciąż dobra. Tak, na pewno. Dalej, Max, wyciągnijmy ją stąd. Chodź, DP, pomóż nam. Dajmy temu spokój, Tipi. Przegraliśmy. Może innym razem. Może, ale ja nie znoszę przegrywać. Przegrywanie, wygrywanie, co za różnica? Graj zawsze z czystym sercem, a będziesz mógł spojrzeć na siebie w lustrze. Kiedy za bardzo starasz się wygrać, może ci się nie spodobać to, czym się staniesz. Staniesz się zwycięzcą. Właśnie tym. DP jest pusta. Nie mogę znaleźć Richiego. Musiał zostać przy ognisku. Co teraz zrobimy? Pościelimy tak jego łóżko, jakby naprawdę w nim spał. Damy mu więcej czasu, żeby wrócił. Richie wie, co robi. Ahem, ahem, ahem.
Będzie krótko i miło. To dobrze. A, dzięki, teraz wiem, kto tu rządzi. Myślę, że pomagacie młodym ludziom wyrastać na indywidualistów. Dzięki wam zostaną nimi do końca życia. Tak, nigdy nie chodź samemu po lesie. Nigdy więcej. Max, chciałabym porozmawiać o ognisku. Pewnie, Betsy. Wiem, jaką masz przyjemność opowiadając historyjki, nie chcę tego psuć, ale martwię się o reakcję młodszych dzieci. Doprowadzanie ich do płaczu nie jest wskazane. Cenna uwaga, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nie mam żadnych sprzeciwów, żeby obozowe opowieści były tylko dla wybranych. Następnym razem nastraszę starszyznę. W porządku? Lubię, jak jesteście szczęśliwi. Oczywiście w granicach normy. Idę przygotować samochód i pograć w karty. Ktoś czegoś potrzebuje? Tak, ale nie znajdziesz ich do świtu. Spokojnie, dziewczyno, niedługo wrócimy do wielkiego miasta i dostaniesz, co tylko będziesz chciała. Stop, jestem trochę za stary na takie rozmowy. Wychodzę. Prawie bym zapomniał. Co do piwa, które ukryliście na dnie lodówki wbrew zakazom, zostawcie mi jedno. Wrócę za kilka godzin. Miejcie oko na dzieciaki. Starczą albo na tarczy. Chciałbym podzielić się z wami czymś bardzo osobistym. Dziś przy ognisku wszyscy widzieliście naszą sprzeczkę z Betsy. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Chciałbym cię publicznie przeprosić, Betsy. A pozostałych przepraszam za moje aroganckie i samolubne zachowanie. To wszystko, ludzie. Proponuję wznieść toast. Za przyjaciół i za przyjaźń. Za miłość i kochanków. Żebyście zawsze mieli tego pod dostatkiem. If you're gonna ask, why is this, why is that? It's up to you. And if you wanna know just why the flowers grow, that's okay too. But if you're gonna ask me why I love you like I do, I don't think I can explain. Got no words to say it, really rather play it out with you. Only know the feeling, chemistry revealing this simple truth. Should you feel it too? Please let your feelings through. Love, get a grip on us too. Don't need words to know. Don't need words to know how I feel about you. Don't need words. Chin does his magic, thrills you with a slick trick. You never know just how he makes it happen. Find yourself just clapping and feeling good. Should the magic get you high, no need to wonder why. Come with me together, let's count all the stars in the sky. Don't need words to know how I feel about you. Don't need words. Don't need Miałam rację. Nigdy nie odpuszczasz. Thank you.
Kto tam? Gdzie ja jestem? Cholera. W porządku, dziewczyno. Idziemy. Dasz radę. W górę, właśnie tak. Idź, tak. Piękny ogień, Bill. Dzięki. Niemal czuję, jak płomienie trawią drewno. Kto powiedział, że nie ma piękna w destrukcji? Nie sądzę, żeby w jakiejkolwiek destrukcji było piękno. Wszystko zależy od powodu. Tak długo, jak powód jest logiczny. To właśnie jest w nas, ludziach, najstraszniejsze. Nigdy do końca nie będziecie wiedzieć, co siedzi w mojej głowie. Nigdy do końca nie będziecie wiedzieć, czy myślę racjonalnie, czy może tworzę nową rzeczywistość, która wydaje się pasować, zdaje się być normalna. Ale nigdy nie będziecie wiedzieć, co dla mnie jest normą. Nigdy się nie dowiecie. Dave, dobrze się czujesz? Oczywiście, ukryłem moje emocje pod warstwą intelektu. Widzicie, co się stało? Widzicie, jak łatwo poznać myśli innej osoby? Z waszych imion wnioskuję, że pytania o mnie powodują strach w waszych oczach. Kim jest ten człowiek? Skąd przybył? Mógłbym w każdej chwili zabrać wasze ciała i ukryć tak, żeby nikt nigdy ich nie odnalazł. Mógłbym. Odciąć wasze głowy. Jimmy, mógłbyś mi powiedzieć, gdzie znajdę mądrego Richiego? W porządku, wracajcie spać. Nikt nie opuści tego domku. To rozkaz. Zamierzam ich znaleźć. Czemu nie weźmiesz Billa i Dave'a do pomocy? To ja ich zgubiłem. To mój obowiązek, żeby ich znaleźć. Jest już ciemno, nie ma szans, żebyś ich znalazł. Nie martw się, tylko się rozejrzę. Jeśli ich nie znajdę, wrócę, żeby pilnować reszty. Czekaj w biurze i nie wychodź. Tak jest, proszę pana. Tipi? Uważaj na siebie.
Pipi. Już nic. Bądź ostrożny. Jesteś pewien tego, co powiedziałaś dzisiaj po południu? Tak bardzo się przejęłaś? Nie. Chcę, żebyś był pewien, że naprawdę pragniesz rzucić szkołę i być ze mną. Już ci mówiłem. Kocham cię. Chcę być z tobą. Masz jeszcze wątpliwości? Nie. Żadnych wątpliwości. Piękny księżyc, prawda, Billy? Zgadza się. Tak. Chodźmy popływać. Mam lepszy pomysł. Richie, czy to ty? No dalej, wychodź. Wiem, że tam jesteś. No dalej, wychodź. Wiem, że tam jesteś. Chyba się... Nie kocha mnie. Kocha. Nie kocha. Kocha. Jakbym nie wiedziała. Gdzie się podziewasz, Tippi?
Powiedział, że wróci za 10 minut. Minęło już 45. To niepodobne do Tipi. Tak, wiem. To się zdarza co najmniej dwa razy w roku. Rok temu kolej znalazł dzieciaki po 3 godzinach, bo postanowiły udać się na biegun północny. Wszystko dzięki światłu słonecznemu. Betsy, jestem zaskoczona. Nie sądziłam, że potrafisz się tak zamartwiać. Dlaczego masz taki dziwny wyraz twarzy? Pewnie będziecie się śmiać. Ale kiedy Tipi wychodził, widziałam coś koło domu. Było spore, ale nie widziałam dokładnie po ciemku. W porządku, zrozumiałem. Pójdę go poszukać. Nie potrzebuję więcej historyjek z dramatycznym zakończeniem. Ja nie tworzę tych historyjek na poczekaniu. Co się stało z tym cieniem? Jak tylko spojrzałam w jego kierunku, zniknął. Dobra, już wychodzę. Widzisz, jak się spieszę? Proszę, Dave, nie rób sobie ze mnie jaj. Przepraszam. Nie martw się na zapas. Zaraz go przyprowadzę. Dotrzymuję jej towarzystwa, dopóki nie wrócę. Coś tam widziałam. Widziałam. Przynajmniej tak mi się zdaje. Tipi, jesteś tam? Tipi! Richie! Tipi! Richie! Tipi, gdzie jesteś?
Betsy, sądzę, że powinniśmy pójść do biura. Tak? Eli, co jest? Mam nadzieję, że nic. Betsy, zaczekaj tu. Znajdę ich i szybko wrócę. Sądzę, że powinniśmy tu zostać. Właśnie taka jest między nami różnica. Ty lubisz trzymać się z tyłu, a ja nie. Dowiem się, co się dzieje i za chwilę się zobaczymy. Stacy, czy ty nigdy nie pukasz? Przepraszam, nie chcę być wcipską, ale potrzebuję was w biurze. Coś się stało? Nie wiem. Richie po ognisku zaginął, Tippy poszedł go szukać. Potem Dave zaczął ich szukać i żaden z nich nie wrócił. Więc pomyślałam, że będzie lepiej, jak wszyscy będziemy w pogotowiu. Od jak dawna ich nie ma? Nie jestem pewna. Za długo, skoro się przejęłam. Już sobie idę. Przepraszam za najście. Nie spieszcie się za bardzo, jeśli wiecie, co mam na myśli. Niedługo dojdziemy. Zaraz będziemy. Gdzie ta druga latarka? Nie podoba mi się to. Chciałabym, żeby Max przyjechał. On zawsze wiedział, co robić w sytuacjach kryzysowych. Spokojnie, mamy sytuację kryzysową. Max zrobiłby dokładnie to samo. Musimy znaleźć zaginione dzieciaki. Ale Tippy powinien zawołać wszystkich, a nie szukać samemu. Im więcej ludzi, tym lepiej. Co zamierzasz zrobić? Dogonię Stacy, a ty? Lepiej, jeśli większa grupa szuka zaginionych, więc pójdę z wami. Nic ci nie będzie, jeśli zostaniesz sama? Sama? Mam pod opieką 5 dzieci. Wróćcie najszybciej, jak się da. Nie chcę, żeby Max dowiedział się, że ktoś się zgubił. Pójdziemy grupą i zaraz wrócimy. Dobrze, właśnie to chciałam usłyszeć.
TP? Dave. Richie? Dave, gdzie jesteś? Where are you? Dave, are you hurt? Tam stoi samochód. Widzę, wciąż stoi w lesie. Patrz, blisko jest gdzieś tam. A jeśli pójdziesz tą drogą, a ja tamtą, zatoczymy koło. Uważaj na siebie. Ty też, jesteś gotowa? Gotowa jak nigdy.
Co się stało, kochani? To było straszne. Coś dużego, przerażającego, w ciemnościach. Sam muszę to zobaczyć. Poczekasz tu, czy wolisz iść ze mną? Nie możemy wrócić do biura? O co chodzi? Sprawdźmy, co widziałaś. Tylko tyle, okej? Okej, ale weź mnie za rękę. Nic nie widzę, Eli. Nic. Tak, wracajmy. W porządku, jedźmy. Boże. O co chodzi, Bill? Nic. Zostań w samochodzie. Jasny gwint.
Betsy, gdzie jesteś? Ktokolwiek?
Daj mi Maxa. Max, tu Betsy, musisz wrócić. Wszystko tu zaświrowało. Sekunda, o czym ty mówisz? Nie wiem, wszystko jest nie tak jak trzeba. Musisz przyjechać. Zaraz będę. Proszę. Eli. Zbudź wszystkich. Idziemy, nie ma czasu do stracenia. Pospieszcie się. Wyjeżdżamy. Zwołaj wszystkich prosto do autobusu. Szybciej, idziemy. Prędko do autobusu, już. Muszę znaleźć resztę. Sprawdzę, czy ktoś jeszcze przeżył. Jedź prosto na posterunek policji i nie zatrzymuj się. W porządku. Betsy, nie zostawiaj nas. Sally, najdroższa, kocham cię. Ruszajcie.
Pomocy.